Panie trenerze, 5-0, ale chyba można powiedzieć taka bezcenna lekcja w kontekście walki o awans też do Ekstraligi. W przyszłym sezonie będzie jakaś powtóreczka, jakiś rewanż? Miejmy nadzieję, że tak się stanie. Do tego dążymy, robimy wszystko, żeby tak było. Cenna lekcja, bardzo dobra lekcja. Ja uważam, że lepiej grać z lepszymi niż słabszymi i rzadko się konfrontujemy z takim przeciwnikiem, więc zdecydowanie mecz na plus i pomimo takiego wyniku, jaki jest na tablicy, uważam, że się godnie zespół zaprezentował i naprawdę należy się im duży szacunek. Właśnie, bo te pierwsze minuty, dosyć wysoki pressing, tam gdyby w pierwszej akcji meczu może Kasia lepiej tą nogę ułożyła, byłoby 1-0, mecz mógłby się ułożyć inaczej. Jak to wyglądało z perspektywy ławki? Dokładnie tak, a nawet przed meczem o tym myślałem, że jeśli możemy strzelić bramkę Łęcznej, to właśnie stosowanie na początku. No była ku temu stosa jedna, później rzut rożny, uderzenie Kasi Moskały z głowy, więc mogło się to różnie potoczyć, ale też trzeba przyznać, że zespół z Łęcznej doświadczony i bazował na bardzo dużych umiejętnościach indywidualnych, co dziewczyny pokazały z Łęcznej. No i sytuacja, kiedy my robiliśmy błędy, nawet małe, które w tej lidze pierwszej nie są karcone stratami bramek, no to do dzisiaj jednak padały z tego bramki i to też jest fajna lekcja do wyciągnięcia dla nas jako sztabu i dla zespołu. W przypadku tego wyniku dał Pan pogać większej ilości zawodniczek? Taki już był zamysł taktyczny, czy po prostu przy tym wyniku rzeczywiście dajecie odpocząć kolejnym zawodniczkom przed Wami? No, taki dosyć napięty ten grafik w drodze po tą Ekstraligę. Tak, grafik jest ciekawy, bo zaczynamy się mierzyć z zespołami, które są wysoko w tabeli. Aczkolwiek staramy się w każdym meczu dać pograć od 3 do 5 zawodniczków. Oczywiście nie zawsze się to udaje, ale zamysł był taki wcześniej, że jest to puchar. Też znamy swoje miejsce, jak to mówią w szeregu, więc chcieliśmy zrobić 5 zmian i tyle dokonaliśmy. Dziękuję bardzo, powodzenia w lidze. Wiktoria 5-0 z Górnikiem Łęczna, chyba mimo wszystko cenna lekcja. Myśmy się bardzo cieszyły, że mogliśmy zagrać z takim rywalem, bo dla nas to jest bardzo wielka nauka. I myślę, że pokazałyśmy też bardzo dobrą piłkę. Przed Wami coraz ten terminarz macie tak fajny, że gracie o awans. Jest szansa, że w przyszłym roku odegracie się na boiskach Ekstraligi? Miejmy taką nadzieję. Dzięki Ci bardzo, powodzenia. Milena, bardzo dobry występ z Gdańskiem, dzisiaj też świetne zawody. No, przebojem wdarłaś się do drużyny. Jak to wygląda z Twojej perspektywy? Ciężko pracuję, jako że jestem młodą zawodniczką, to muszę na co dzień pokazywać to, że nie jestem na niższym poziomie od zawodniczek bardziej doświadczonych. Biorę z nich przykład jak najbardziej, bo jest się od kogo uczyć i z każdego treningu biorę jak najwięcej od nich najlepszych rzeczy. Uczę się na swoich błędach i jak widać są efekty. A jak to właśnie z punktu widzenia młodej zawodniczki podpatrywać na treningach takie, no nie ukrywajmy, tuzy jak Natasza Górnicka, Jola Siwińska w obronie, czy Gosia Grecak-Jędrowa. Czerpiesz z tego garściami? Tak, przede wszystkim najlepiej jest po prostu robić to, tak jakby się chciał grać, tak jak właśnie takie zawodniczki typu Natasza, typu Gosia, właśnie typu Jola, bo one mają już to doświadczenie, na które ja będę teraz pracować. Macie dokładnie teraz powrót do Łęcznej, dzień tylko odespania i widzimy się znowu na Katowicach. Dążycie się zregenerować? Zrobimy wszystko, co w naszej mocy. Dzięki, powodzenia. Dziękuję bardzo. Amelia, debiut dzisiaj w dorosłym Górniku Łęczna. Jak z Twojej perspektywy te parę minut? Był stresik? Nie, wydaje mi się, że nie było aż takiego dużego stresu. No i cieszę się z debiutu na pewno. Układki, pokonany rekord, jesteście w następnej rundzie. Jak wygląda Twoja sytuacja w walce o miejsce, prawda, w drużynie? No, trenuję tutaj aktualnie z pierwszą drużyną, no i staram się, rywalizuję z Klaudią o to drugie, trzecie miejsce, tak, żeby wystąpić w ogóle w tym meczu, tak. Dobra, dziękuję, powodzenia Ci życzę. Natasza, pewna wygrana, wybimerdujecie się w półfinałach. Jak to jest ten mecz? To był ciężki mecz. Mimo tego, że przyszliśmy z pierwszej ligi, to postawiły nam ciężkie warunki. Boisko też dało się troszeczkę we znaki, bo było bardzo grząskie. Tak jak mówię, 5-0 na tablicy, natomiast to był bardzo ciężki mecz. Teraz macie dokładnie jeden dzień odpoczynku. W sobotę ciężki mecz w Katowicach. Zdążycie się zregenerować? Nie mamy wyboru. 6 dni, 3 spotkania. No tak się ułożyło. Musimy sobie po prostu poradzić z tym. Dobra, dzięki. Dziękuję.